Muzycy pacjenci profesora Henryka Skarżyńskiego wystąpili podczas specjalnej konferencji w Parlamencie Europejskim 27 listopada 2018 roku. Spotkanie odbyło się pod nazwą Badania i innowacje w naszym życiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W konferencji na zaproszenie wzięli udział profesor Henryk Skarżyński, dyrektor Światowego Centrum Słuchu oraz pacjenci profesora Młodzi Muzycy, którzy wystąpili w sali plenarnej parlamentu w obecności prezydenta Unii Europejskiej Antonio Tajaniego. Przemawiając podczas otwarcia konferencji, Tajani podkreślił, że bez innowacji i badań naukowych nie będziemy w stanie się rozwijać, być konkurencyjnymi i nie zagwarantujemy lepszego świata dla obywateli Unii Europejskiej. Szef Parlamentu Europejskiego po swoim wystąpieniu zaprosił profesora Henryka Skarżyńskiego. Profesor zapowiedział występ pacjentów jako ambasadorów współczesnych osiągnięć nauki i medycyny. A teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Henryka Skarżyńskiego, pierwszego Polaka, który dokonał przywrócenia słuchu w 1992 roku. Proszę go o przedstawienie wyników jego prac. Witam także trzech muzyków. Arno, Anna e Zygmunt, che sono ambasciatori dei successi della medicina e della scienza. Professore, alla parola. Bardzo proszę, panie profesorze. Mr. President, ladies and gentlemen. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, reprezentuję Światowe Centrum Słuchu w Warszawie, pod Warszawą, które działa również dzięki wsparciu z funduszy europejskich. W naszym ośrodku pracujemy już od wielu lat i dokonujemy operacji chirurgicznych, które przywracają słuch lub poprawiają słuch. Współpracujemy z Centrum w Antwerpii, Duisburgu i Wiedniu. Współpracujemy z Międzynarodową Grupą do spraw Słuchu. Przeprowadziliśmy wiele programów badawczych i wiele programów ramowych zostało implementowanych. Dzięki temu programowi opracowaliśmy nowe metody i standardy leczenia osób z niedosłuchem i utratą słuchu. Szanowni Państwo, pacjenci, którzy korzystają z naszych urządzeń, są ambasadorami niejako tych osiągnięć. Jako pierwszy wystąpił Arnau Pozas-Sais z Hiszpanii, który zagrał na saksofonie Symfonię nr 9 Ludwika van Beethovena, Odę do radości, hymn Unii Europejskiej. Po nim wystąpili w duecie Ania i Zygmunt Czupryn. Na co dzień Ania z Zygmuntem grają w swoim zespole Tekla Klebetnica. Oh,
Warto dodać, że w 1983 roku przyjęty został pierwszy unijny program ramowy w dziedzinie nauki i medycyny. W ramach aktualnie obowiązującego programu ramowego Horyzont 2020 do tej pory sfinansowano ponad 18 tysięcy projektów na łączną kwotę ponad 31 miliardów euro.